Auto bez tablic rejestracyjnych zauważyli dzielnicowi z Jawora podczas patrolu na terenie miasta. Pomimo wydawanych sygnałów świetnych i dźwiękowych, kierujący Volkswagenem nie zamierzał się zatrzymać i zaczął uciekać. I na terenie gminy Miściwojów porzucił pojazd w polach. Dzielnicowemu do pomocy ruszyli wszyscy policjanci z Jaworskiej Komendy. Jak się okazało, po kilkudziesięciu minutach poszukiwań mężczyzna został zatrzymany w polach rzepaku. Zatrzymanym okazał się 48-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego, który już wcześniej był dobrze znany kryminalnym. Wyszło na jaw również to, dlaczego nie chciał się zatrzymać. Mężczyzna posiadał bowiem aktualny zakaz na prowadzenie pojazdów mechanicznych, a także znajdował się pod wpływem środków psychotropowych. Badanie narkotesterem wykazało w jego organizmie obecność amfetaminy oraz metamfetaminy. 48-latkowi przedstawiono już także prokuratorskie zarzuty. Usłyszał zarzut m.in. niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeżeli badanie krwi mężczyzny wykaże obecność środków psychotropowych, odpowie również za kierowanie pojazdem pod wpływem środków zakazanych. Teraz o dalszym losie mężczyzny zadecyduje sąd.